Witam wszystkich z tej strony, Tula, witam was w Don't Starve Together, a dzisiaj ze mną jest... Lukmlody, witam. Tak. Serdecznie. A ja umieram z głodu. Cholera, mówiłam, nie zdążę. Nie mam co zjeść chyba. Ładny początek. No nie. Ja w sumie też, kurczę, bym musiał coś upichcić, ale... No właśnie i tak tutaj rozmawiamy, że chyba musimy iść na bawoły. Ej, gdzieś tu widziałam mięso przed chwilą. Dobra, bierz. Nie to, to. Chociaż jedno. Fakt, aż mi już zdrowie spada, nie? Pajęczyn, tu wszystkiego się tyle poniewiera, że... ale dla... mówię, ja już mam dosyć pająków, także dzisiaj pójdziemy na bawoły. Na bawoły aż? Czemu aż? Wyzwanie. Nie, blisko tutaj. Wolę bawoły niż te pająki. Co stoisz przy tym garku? Chodź! Czy jak zrobię z dwóch monsterów, z mięsa z monsterów i dwóch normalnych, wyjdzie coś z tego, czy wyjdzie lasagna? Nie, lasagna wyjdzie. Kurde. Trochę szkoda tu pichcić 4 aż na... Czekaj, zrobię jedno. Ale mięso. Jedno możesz włożyć z potwora, nie? A skąd ty masz mięso z potwora? No, leżało. No to... chodź. A no to... to nie wiem, robisz czy nie robisz tam coś? No do robię, tego? kuchci się, mam. Dobra, to bierz i... idziemy, bo ty też nie możesz jeść wielu rzeczy. No, tylko mięsne chyba. Tak, dobraliśmy się po prostu... Tak by mógł jeść ziarenka pozjadać, a tak samo. Tak. No. No też właśnie, no. Ciężko, ciężko. A jeszcze mamy... a 3 dni lata, słuchaj. Aha. Niedługo koniec. Tu... powinieneś mnie widzieć. Ja nie mam mapy odkrytej. Ale powinieneś mieć tą ikonkę taką... Właśnie, kurczę, nie ma jej. Jak to nie ma? Przecież masz... Szłaś drogą do góry? Stój! Gdzie ty tam leziesz? Chodź tu. Królik się pali! Tu! Tu, stój! A, tu. No kurczę, no nie pojawia się ta ikonka, ja nie wiem. Nie? Nie. Dopiero jak jesteś blisko. Najlepsze, że nie zrobimy w ogóle ogniska tego, wiesz... Aha. No, do chłodzenia, ale... Kurde, a na zwykłe ognisko chociaż mamy? Mam, dobra. Bo... O, patrz, jagoda! Ani ty też nie możesz przecież. No. Kurde, zapomniałam, no. Jedynie mógłbym coś upić. Do garnka. Czy ja słyszę psy, czy mam schizę? Nie, schizę masz. Boże święty. Masakra. I od razu mówię, tak jak zginiemy dzisiaj, to będzie koniec, dlatego że już oglądałam dzisiaj mapę i nie znalazłam żadnego ołtarzu i nie wiem, chyba już nie mam po prostu. Tak na to wychodzi. Także... Musimy się pilnować, słuchaj! Trzeba się spiąć. Tak. Chodź się zepniemy i zabijemy wszystkie bawoły. W ogóle, no Luka na pewno Don't Starve'owicze znają, bo przecież Luk ma też kanał, też nagrywa Don't Starve'a, ale dla osób, które nie znają, to zapraszam do Luka na kanał, link będziecie mieli w opisie. Don't Starve'a właśnie też nagrywa. Tak. Przeglądy bijajcie. Modów. Bijajcie, uciekajcie od Tuli. No wiesz? Dobra, to kończymy. To, dobra, to by było na tyle. No co to. Widzicie, jaki on jest. Żartowałem, oczywiście. Ej, Boże, ja z głodu umieram. No, ja się z tobą nie podzielę, niestety, wybacz. Też mam tylko 20%. Mam mięso, oczywiście, jakbyś chciała, to możesz. To dawaj! Wypuścić. Dawaj, ja mogę surowe! Ja mogę surowe szybko! O, jest żar... No nie. Jaja chyba sobie robisz. Masz tu garnek. Ja nie mogę... Co masz? Garnek. Ja nie mogę jeść garnka! Mięsnego nie możesz jeść? Nie! A z potworów mięso możesz jeść? Tak! To masz. Patrzcie, zachomikował. Ej, ja nie wiem, co tu możesz jeść. To chodź bijemy te bawoły. No. O nie, nie. Aha. No ej, bo chcę... Wiesz... Ej, dobra, co to jest? Uciekamy. Też nie mogę trafić. Uciekaj! Co uciekam, ty tak jakoś... Tak, żeby odciągnąć, wiesz... Ale dziwna sprawa, nie mam dźwięku bawołu w ogóle. A co to za drewno tu leży? Opaję... Oho. Noc. Noc? Nie mam światła. Masz coś? Nie. Zginę. Ej, no nie, ja w ogóle bawołów nie słyszę, ale lag jakiś. No co ty gadasz? No. Słuchaj, ty wal, bo przecież tobie rośnie zdrowie od walki. Ale jak mamy... O, ja mam jakąś ścinę, że ja nie wiem... Zaraz mnie zabi, cofa mnie. Ja w ogóle nie mogę z nimi walczyć. Jak to nie możesz z nimi walczyć? Mi się wydaje, że one są odległość jakąś ode mnie, a one cały czas przy mnie. Jeszcze cię pająk. Wiesz co ci powiem, że wygląda to źle. No właśnie. Bez jaj. Jeszcze pająk się tu szwenda w okolicy. Znaczy nie w okolicy, ja tylko... 180. Wow, no ty masz dużo! A ja mam 70... Jeszcze znowu umieram z głodu, nie? Kurczę, zabij coś! Ja, Tula, naprawdę nie mogę walczyć. To jest... Co ty gadasz? Nie mogę trafić, o... Bawoły za mną, a dostaję obrażenia. Masakra. Serio? Masakra. No. A ja zginę z głodu, nie? No, no kurde, co one mi tu robią teraz? To wal w nie! Ja zginęłam. To uciekaj! Aha, jeszcze teraz łapy zgaszę. Tak, to było... Czekaj, wiesz co, ja szybko patrzę na... Co? Zgasiło... No to zaraz zginiemy oboje. Chodź koło mnie! Uciekaj. Jak jest? Gdzie jest dzień? Gdzie jest dzień? Dobry początek. No zabiją mnie. Zabiją. Tu! Jezu, gdzie ty jesteś? To się tak nie da. Ale nie powinniście... Gdzie one tu są? Ja nie widzę w ogóle... No! Dzień! Dzień! Uciekaj! Szybko leć! Obojętnie gdzie! O masakro. No. Walka ze mną nie ma sensu w ogóle. Ja nie mogę się z nimi bić. Czemu? Dobra. Mam jakoś zlagowane te bawoły, naprawdę. Co ty gadasz? Chyba już, co? Nie, jeszcze mnie gonią. Jeszcze dzieci gonią? Tak mi się wydaje. Gdzie ty jesteś? Jeszcze jeden mnie goni. Co ty gadasz? Daj spokój, kupi bawoły. Ja nie widzę. Czekaj, muszę zobaczyć. O, teraz mam twoją ikonkę, ale ten jeszcze nie daje mi spokoju, no. No to wal w niego. Mam 65 życia, 37 poczytalności, 10 No to powinno głodu. Ci rosnąć od walki, nie? Ale nie mam zbroi już, zbiły mnie. No ale masz ten. No widzisz? Jest. No, no ale naprawdę mam kurcze lagi. Co ty? No. Tak bym pewnie dał radę. A tak, niestety. Nie będzie te pingi, nie ma tych pingów. A u ciebie na tabie jesteś? Nie, nie ma też. Były kiedyś właśnie. No. Nie wiem, czy teraz mam... chodź, musisz mnie pozbierać. No tak, no bo musisz mi coś zrobić, serce czy coś, żeby wiesz. Aha, no tak, można cię wskrzesić. To będzie misja teraz. No. Wszystko w twoich rękach, cała seria. Cała seria, kurczę. Czujesz presję? No już serce... Ej, stój! Bo to są pająki. Tutaj. Gdzie ty tu? A, tu już widzę. Oho. O, tu jest, słuchaj, ten pech jest czerwony, to się podleczysz. Możesz go sobie zaraz zjeść. Ten wentylator działa? Włącz. Chłodź mnie, chłodź, bo się przegrzewam już. Masakra. A no, o, trochę się podratowałem, 60 stopni mam. Tutaj patrz, masz, o, z komara. Tylko tych pęcherzy nie... Nie ten! Tu czerwony, tu! Tu! Oho, wyrzuciło mnie. Wyrzuciło mnie. Jak to cię wyrzuciło? Z gry. Error. Jak to? No. Nie jesteś cały czas. No bo teraz mogę albo wyłączyć mody, albo opuścić grę. No co ty? Może ja bym musiał, kurczę, te swoje mody powyłączać. No! Może przez to. No dobra, to zaraz wracamy, słuchajcie. Słuchajcie, no ten... Łukasz chce dołączyć, a mi tu leci czas, zobaczcie. Ciekawe, czy ty będziesz mógł dołączyć? A ja nie mam ołtarzy i będzie dupa. No właśnie, nie masz... Aha. Chodź szybko, może się to uda. O, jest, wchodzę. Wchodzisz? Tak. Nie masz ołtarza, to co teraz? O, jest, aha, dobra. Muszę tak zrobić. Nie. No, jasne. Zdążyłeś! Mówię, włączę, bo gdyby czasem, wiesz, się nie dało, to ten. Dobra, zbieraj mnie tutaj. Włącz to. Jak się włącza? Postaw prawym. No tak, ale jest zero. Co tu dorzucić? Tu kupa leży, cokolwiek. Patyki, trawę, wszystko możesz dorzucać. Okej. A, bo wtedy miałem modyfikację, ci pokazywała mi temperaturę, a teraz wyłączyłem, nie mam. Mhm. Lipa. Co tu mówisz zabrać? Wszystko, co się da. Też mam pełno jakichś śmieci w tym ekwipunku. Weź jeszcze kupę dorzuć. Do tego, bo to tam powinnaś mieć procenty. Tutaj, patrz, leży ten czerwony pęcherz i mógłbyś go sobie zjeść. Okej. Okay. Bo ten z tych pająków to zostaw, bo musisz mnie ten odrodzić. No z pająków mam. Dobra, to trawę jeszcze weź. Patyki. Trawę, coś muszę wyrzucić, mam tutaj. To nie wiem, co tam masz. No, piórku, po co ci piórko? Nie wiem. Jeszcze coś, bo będziesz musiał zabrać tą maszynkę, nie? Mhm. Kapelusz zakładaj, bo wiesz co, ja jestem duchem. Szybko. I chodź. Weź maszynkę. Coś masz w plecaku. W plecaku coś miałaś? Nie wiem. Ale to zostaw, bo on grzeje. Mhm. Nie, zamień tam ten zwykły, bo ten koci grzeje. O, bierz maszynkę. Najwyżej tu wrócę później. Może się skończy to zasrane lato, 2 dni zostało. No już zaraz noc idzie, ja kręcę. Co no za to presja? Szybko, szybko. Wszystko w twoich rękach. A gdzie teraz idziemy do bazy, tak? No. Bazę powinnaś mieć, nie? Na mapie. Mam, dobra. No. To jest niedaleko. Może zdążysz? No chyba tak. Już poczytałem się mnie słabo. Życie na jeszcze góry. Do góry! Tutaj. Ojejku, jejku, co mi tutaj... Tula mnie zaprosiła jeszcze mi takie po prostu teraz zadania daje, wyzwania, że ja... A co? Nie ma lekko. Nie ma lekko, nie. Trzeba się starać. A jak? Trzeba sobie zasłużyć. No. Dobra, wiesz co? O, tu chcę coś wrzuć do ogniska. Bo noc będzie zaraz, nie? No właśnie. No, dobra. I teraz tak, co jest potrzebne na serce? Na pewno pęcherz. Bo co jeszcze? Nie pamiętam. Muszę zobaczyć. To zobacz, bo ja nie wiem właśnie, nie pamiętam. Gdzie masz? A tu jest Science Machine. Aha, już noc, to nie zobaczę za bardzo. No to chodź szybko. Chociaż te się świecą, przy nich raczej światło jakieś tam jest. No ale takie wiesz. O matku. Trzeba się spieszyć, bo kurde ci będzie psycha spadać. Spada ci? No, spada. No. 22. O, to zaraz będzie tragedia. Zaraz będzie the end. No to trafić na koniec serii. Lepiej późno niż wcale, słuchaj. Zresztą ja tutaj Łukasza, myślę, już dawno go zapraszałam, ale tak nigdy nie mogliśmy się z czasem zgrać. O, że dzisiaj tak też powiem. Tak w sumie na no. ostatnią chwilę. Na styk. No akurat gdzieś trafiasz na takie kiepskie warunki, no. No Tula mnie jeszcze w lato zaprosiła w takie ciężkie właśnie warunki, ja nie wiem, no co to. No i czekaj, ja mogę serce, ja mogę zbudować. No to rób! Ale minus 40. No tak. Zginę. Jak to? A ile masz? 40? Nie, 56 mam. Czemu ty się częsiesz? Aha, bo ty psycha. Już psycha. No to szybko mnie lecz. Znaczy się... Biją mnie, ja kręcę. Biją mnie. O, zginę mnie. No, nie gin. Już mnie biją. Kurde. Nie masz kasku. Mam. A zbroję? Zbroję mam. No to co ty nie wkładasz? Jeszcze cię komar atakuje. Dobra. Szybko te serce rób. Żeby nie było na ciebie. Dobra. Jest. Skrzesiłem. Okej. Okay. Kamień z serca. Uratowałeś mnie. Ja kręcę, ja muszę coś zjeść. O, poczytalność mi wzrosła, fajnie. No. Jeden punkt życia, super. Co ty gadasz? No. A ile masz zdrowia, jedzenia? To do namiotu wchodź. Ja bym się zabił. Ja nie mogę, wchodź do namiotu. Nie można wejść. A bo no, to do tego. Siesty. No. Siesta leczy? Kurde, nie wiem. Leczy. No. Idzie w górę. No to dobrze. Ja zobaczę, czy coś tu jest jeszcze takiego, żeby się podleczyć. Fuck, ja się przegrzewam, nie? O, 43, to nawet szybko leczy. No. To głód spada, no ale spoko. No tylko tak uważaj, bo wiesz, nie ma co jeść. Mhm. Znaczy ja mam znowu 4 te. A, no i tutaj urosły jagódki, to jak coś, to sobie możesz zrobić ten. A ty to co możesz jeść, jak ty nie możesz potraw mięsnych, nie możesz jeść? Nie mogę jeść. Same mięso? Mięso, mogę jeść surowe. Mięso, ale tylko mięso. Mogę jeść warzywa, owszem, ale tylko popsute, bo tak to inaczej mi poczytalność spada. Aha. A na przykład pulpetów w ogóle nie mogę jeść. Nie mam takiej opcji, żadnych potraw z garnka poza lasanią. Super. No. I mam jeszcze przyspieszony metabolizm i głód mi spada szybciej. Aha. No. Same plusy. No same plusy. Trudna postać, no. Taka prawda, ale no co? Dobra, zaraz będę wychodził. A tu mogę jak? Po prostu kliknąć w wejdę, czy? Tak. Co, ty nie spałeś nigdy w tym? Nie, na ziemi. Nie używałem. A to tak jak i namiot, wiesz. Hmm. Ale no, w sumie tak, tylko jeszcze w tym. W Don't Starve Together to też tak. Nie korzystałem w ogóle z tego, jak grałem. Wychodź, bo później nie będziesz miał jedzenia. O! Co? Wyglądało, jakbym się przewrócił. Dobra. Kurde, no nie da rady, ja się ciągle będę miał chyba jedzenie, ci powiem. Ja sobie narobię, no. Mogę się z tobą podzielić w sumie. Jakbyś miał coś, chociaż jedno mięsko. Sobie zrób tutaj pulpety, weź sobie jagody, pozbieraj. Nie, no ja się przegrzewam. Ej, nie masz tej maszynki? Dawaj tą maszynkę stawiaj. Kurde. Aha, tu spada, poczytam, będę musiała się pozbierać. Co? Co? Co ona mi tutaj je? Ona mi... No nie wiesz. Zjadła mi znowu mięso. Co? A. Dobra, masz. Proszę. Dzięki. Dobra, co tam masz? Jakieś rzeczy, które byś mi mógł coś dać, bo ja nie mam nic. Proszę. Wiesz co? A ja miałem wiatraczek ten, co mi dałaś. Dlaczego ja go nie użyłem wcześniej? Nie wiem. Nie wiem. Nie ogarnąłem tego. O, to by mi się przydało. Ale zobacz, no jednak no niby lamię, ale z ciężkiej sytuacji wyszedłem, także no tak? Nie jest tak tragicznie. Pewnie, że nie. A ta sierżba wola to mi akurat nie jest potrzebna. Nie, po prostu wyrzucam śmieci. Dobra. A kamień masz mój może, czy został tam? Mam tylko jeden. Jeden masz. A tam nie widziałem, żeby został. Nie? Nie. Ej, dorzuć do wiatraczka. Oj, tylko co? Nie masz nic? No dobra, to właśnie chcę dorzucić. Trawy trochę szkoda, no ale... Ale jak nic nie ma? Wiesz co, właściwie to zaraz będzie wieczór. I nie wiem, czy to jest sens iść teraz tam. Bo trzeba by ognisko robić, a nie mam w ogóle żadnego... żadnej tej saletry, żeby zrobić to chłodzące, no nie? Mhm. A czekaj, tu są te... To jest dobre, no... Okej, ja prawie mam statystyki na full. Cóż ty... Ja bym się też gdzieś weszła, ale nie mam znowu, wiesz, tyle jedzenia, no nie? No. Trzeba iść na bawu. Na bawu. No, na jakieś jedzenie trzeba iść, bo kurde no... Ja już mam 40 tylko, nie? No, no. I zaraz zginę. Znowu. I tak się mu to skończy. Nie mam krzemienia, nie mam patyków, nic nie mam. Tylko ja nie wiem, jak u mnie z walką znowu będzie, kurde. Ale tutaj możemy może zabić tego, merma. Merma? Nie? A nie możesz zjeść z niego? A nie, bo ty przecież... Mogę zjeść, ale merma gorzej niż bawoła przecież. Mówisz, że trudniej? No pewnie. Tu znowu komary. Pająki można by. Albo. Ale może z komara coś będzie, bo się biją z komarem tutaj. Ale z komara to co będziesz miał pęchę, żeby... A, jakby... Kurde, ja z komarem przegrywam. Masakra. I co ty gadasz? Kurde, no patrz jak na złość w ogóle mięsa mi nie daje, tylko... Teraz kiedyś. Pękasz. Tu się ogrodziłaś, widzę. Tak, ogrodziłaś się, tylko że i tak pająki, wiesz... Przechodzą. Rozwalają, tylko tu uważaj, nie? Czekaj, co ja mam? Multum pająków. Te tam skaczą, może się same powybijają. Jak się same powybijają? Pająki z mermami tutaj walczą. No ale właśnie no. Mam trochę ich za dużo, no nie? Wcześniej to wszystko dobrze funkcjonowało. A. Ale był moment, że ja zabrałam te mermy i wtedy ich się tyle narobiło i... Ej! Noc. Ja nie mam nic, ja nie mam drewna, nie mam nic. Ja kręcę, ja też nie mam nic, ale... Jak to? Nie masz, żeby zrobić nawet pochodnie? Nie. Bo zrobisz jaja. Ja o, świetnie. Stój! Nie wierzę. No jak to nie miałeś? Jak to? No nie pozbierałeś nic ze mnie? Mam te... mam kłody, ale no nie miałem trawy. Trawę ci oddałem. Cudownie. No to jak teraz zrobiłeś? A ze mnie wziąłeś. No. Pozbierałem z trupka. No tak. Nie masz tutaj z tego. Z pająka tego jego. Jak to się mówi? Zażarłam! Aha. Glanda. No to niestety. Będę musiał sam walczyć z pająkami. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Zobaczymy. Jesteś moim bohaterem. Ja, no nie, no co. Ludzie, ja nie wierzę, co ta Tula tu ze mną robi. Ja taki przestój miałem od Don't Starve'a. To już w ogóle ona mi tutaj takie wyzwania. No, no to od razu będziesz wrócić, wiesz, dojdziesz do wprawy z powrotem, no. Ja specjalnie, przecież ty jesteś, grasz od dawna w Don't Starve'a i umiesz grać, więc wiesz, no. Kogo miałam zaprosić? Oj, dobrze, zaczyna się teraz. O, mięso i dalej. Ale ty się śmiesz, przecież jak na początku grałem z Mironem, to on zaraz w pierwszym odcinku zginął. Tak? On zginął? Ja kręcę. No a co? O, tu jest mięso. Nie ma żadnych kurczy tych. Patrz, tu jest pęcherz, jakbyś chciał, możesz... Jeden mam już. Tak, tu są żółte, tak. Ale żółte. Poczekaj, bo może... Merma nakłonisz do walki? Ja nie nakłonię merma, ale może one, wiesz, to wybiją albo chociaż trochę je, wiesz, osłabią, nie? Chodźcie, pajączki, chodźcie. O, patrz, jeden zginął, ale kurde, nie ma pęcherza. Zobaczymy, jak mi to pójdzie ta walka. Pająki ile mają tutaj życia? 100? Wiesz co, nie wiem ile, no ale więcej niż w normalnym, nie? Więc miej to na uwadze. Jest, mam. No. Zbieraj też mięcho z potwora, bo ja je jem. Spoko. A ile masz zdrowia? No, zdrowia mam full. To super. Także teraz... Dobra, ej, jesień jest! Boże! Przeżyjemy. No, dziękuję. Czekaj, ja muszę iść tak. Tutaj. Oho. Co ja słyszę? No właśnie. Już przyszedł? Tak szybko? To przyszedł! No mi się wydawało, że to był po prostu tylko niedźwiedź. Jak to po prostu niedźwiedź? Przecież to początek jesieni. O matko. Nie, bo na tyle bohaterem twoim chyba nie będę żyć. Czemu? Pokonasz go, wierzę w ciebie. Ja nie mam nic, nie? A zdrowie to ja mam 50. To masz, może dam ci mięso na pocieszenie. Daj mięso. O, ale ja już mam, wiesz, musiałabym sobie strzykawkę zrobić, nie? Bo mam już... Idzie. Gdzie idzie? Gdzie? Chodź tu! Idzie tu. O, chodź tu! Już jest w twoim... Chodź tu, no chodź tu! Jak w moim poczuć tam stał? Gdzie w moim obozie? Od razu uciekać w sumie. O fuck. No widzicie, to nie, słuchajcie, to będzie koniec, bo to nie ma sensu. Gdzie on jest? Poszedł? No nie. Tu stoi. Psuje sobie, zjada wszystko. Chodź tu. Ty gadzie, ile on ma życia? No patrz! O, nie walczy ze mną. Jest mną zainteresowany, bardzo ciekawe. Aha. Wow, nie, no to jest dupa po prostu jakaś. Dobra, nie. Zainteresował się. Która te pająki go weź. Oh my god. O matko. Jakieś. To będzie proszę, koniec, słuchajcie. One mają 2000 życia w normalny dostaw, a tu ma 4? Nie chyba. Czy ma 4000? Wiesz co, ja tutaj wziąłem tego moda, żeby miał normalnie, bo Aha. Tak jak w normalnym, bo tak to wiesz, mówię, jak będę sama na przykład, no to nie ma szans, żebym tu gigantów pokonała, no nie? Uważaj. O, dostałem strzała. Co tu nie ma pająków? No. Oczywiście jak trzeba, to nie ma nikogo. Jak go pokonamy... Zostawia te swoje kłaki. Słabo, bo mam tylko 1% tej... Bierz go zbroi. Na te pająki. Ja nie mam w ogóle. Już tych moich... Oho, już mi zniszczył, super. Ja też nie mam nic. Coś pająki nie chcą go atakować. No właśnie. Boją się. Ani on nie chce. No i patrz, no. To wiesz co, chodź tu dalej, może... Tylko uważaj na mermy, nie rozwalaj mermów. Może na jakieś te macki po prostu, nie? Mhm. Bo tu na początku nie ma, bo jest wszystko wytuczone, ale tu gdzieś dalej są na pewno macki. Tam było na drodze. Ale to jedna to wiesz, chodź bardziej tu w tą stronę, nie? Idę, idę. Co tu leżysz za plecak? Patrz, tu jest drewno, kamienie, deski, tu po kimś też jeszcze zostało, o, tu nie? Słyszę, są, tu są, ale się cofną, już mnie nie goni. No patrz, no. A nie, walczy z macką. Okej, okay, no ale jedna to tam... No ale... Zostaw mięso! Zobacz, zażar. To jeszcze dalej chodźmy. Tutaj była gdzieś jeszcze macka? Jest tu. A to by trzeba było tak więcej, nie? Oho, no, nawet go nie uderzyło. Po jednej to wiesz. Ja sobie pozbieram jedzonko. I co? A tu idzie noc. Nie mam trawy. Masz trawę? Nie. Mogę zrobić ognisko, tak, mogę. Dobra. O. O, no. No dalej, wychodźcie stamtąd. Fajnie, świetnie. Może dobra. Się uda, słuchaj. Go. Chociaż dwie... No oho. Właśnie. To jest mało. Ale jeszcze tu by go wziąć. Tutaj, o. Tu gdzie te pająki i tu są jeszcze macki. Kurde, że też ja nie mam... Aha. A na szczęście mam, bo już nie dopilnowałem głodu, kurczę. Patrz tu, żeby go wziąć. Tu. Teraz? Przy nocy? Mhm. A masz pochodnie? Nie, ty mówisz, że masz na ognisko? No, tam już zapaliłem. Aha, okej. Okay. No. Pójdzie spać? A może sprawdzić, ile ma życia jeszcze, czy nie masz tej modyfikacji? Nie mam. Tu jeszcze jest jedna macka. A gdzie jest to ognisko? A tu, dobra. Jak twoje życie? Pół mam. No co ty? Nie, 103. Jedz. Ile to leczy? 10. To nie ma sensu, szczerze powiedziawszy. Co, walka? Nie, no damy radę. Ale ogólnie, ja mam tak mało zdrowia, musiałabym robić te zastrzyki, bo zdrowie to mi zostało połowa, wiesz, tego serca, nie? Drugą mam czar. Dlaczego ja się przegrzewam? Jeszcze teraz, wiesz co? Nie chcę mówić głośno, ale brakuje tu kogoś. Oż, kurczę. Kogo? Zgadnij. Nie, nie powiem, bo wtedy będzie to. Aha. A tak zawsze jest. Psów! Tak pomyślałem właśnie. No, dawno nie było, nie? No. Kurde, psycha mi spada. A co mi to, ja mam dzień szósty? Tak, dzień szósty to jest, co tam się pojawia? No bo u ciebie, nie? Aha, bo to u mnie inaczej, nie, że twój pokazuje? Nie. A. Aha. Aha. Poszło stąd. Jeszcze jedna idzie. Kurczę, mamy co dorzucić? A nie, już się robi cień. Oj, córa mi płacze. O. Gdzie on poszedł? No, słychać. Słyszysz? No. Pewnie ubierają ją, bo do kościoła mieliśmy iść. Ona nie lubi strasznie ubierania. Skąd ja to znałam? Mój po prostu tak wyje przy ubieraniu, że to jest koszmar. Ale jak był mały, to było jeszcze... Znaczy mały, no nie jest mały, ale jak był jeszcze malutki, taki jak twoja, no to jeszcze było znośne, a teraz to po prostu jest porażka. Tak wyje, jakby go ze skóry obdzierać, nie? A czapkę, żeby ubrać? Gdzie on jest? Tu jest, już idzie za mną. No, ale nadal mam kurczę niestety opóźnienie. Ja go biję, a on dopiero po czasie dostaje obrażenie. Ale leci. I wczoraj nawet jak grałem samemu, tak żeby sobie sprawdzić, może jakieś ściuszki znalazł, to też właśnie miałem jakieś takie... Nie wiem co tu się mi dzieje z Don't Starve'em. Coś może z netem. Gdzie mówiłaś, że gdzie są? A, tu jest jakaś... to jedna. O, już nie goni. Królowa! Wow. O. Malutka jeszcze. Mój już tak nie płacze, mój to wiesz, drze się. Twoja to jeszcze taki dzidziuś słodko płacze. Ej, oni ze sobą nie walczą, nie wiesz. Masakra, nie? O, tu jest jakaś macka. Tu są jakieś macki. No. Bijcie go, no bijcie. No. O, zahaczyłem. No. Ale, będzie mało. Tu można po nim sierść zbierać, nie? No tak. No patrz, no. Wszystkie macki wytuczę i nic z tego nie będzie. Można, można. Ileś tych sierści jak zbierzesz, to możesz sobie zrobić właśnie ten taki jego... Aha. No, tylko że dużo tego wiem, że potrzeba, ale ile to nie pamiętam. A ja myślałem właśnie, że trzeba go zabić, żeby to otrzymać. No tak, to też trzeba, ale możesz też sobie tak nazbierać. No, no gdzieś go musimy zabrać. Mam 4. Dobra, biję go. Auć. Dostałeś? Tak. Na ścieżkę. O, tu są jakieś. Jedna. Nie widzę. O, jest, dobra. No patrz jaki on jest, no pff. A tutaj może gdzieś, kurde... Pająki to już w ogóle porażka, nic. O, tu jest jakaś! I tutaj... Tu są też mermy, słuchaj, może by tu go. Patrz, no patrz, zabiły akurat mackę, co za głupie. Teraz zabiłeś tę mackę! Po prostu masakra. Widzisz? O, tu jest jakaś... O, wow, co to, kurczę. O, biją go. Aha. Biły. No ja mu krzywdy nie zrobię, kurczę, z takim moim... Nie wiem, no ja też nie mam ani, wiesz, zbroi, no nic. No patrz, za nim macka, a on nic. Wow, tutaj też jest. To patrz. Macka, pająki, merm, a on stoi, nie? I leci za tobą, po prostu. O, nie wierzę, no, po prostu. O, czekaj, może tu się coś zacznie w końcu dziać. Z tymi pająkami, z mermami. Akurat wzięły, zabiły mackę, nie? Co te macki takie słabe? No właśnie, nie? Ja nie wiem o co chodzi, tak to kurde, ciebie pacną i po tobie, nie? Tu jest właśnie. Halo. Patrz jak się leni zrzuca tą sierść. Zobaczyć stoi sierota. Muszę się trochę podleczyć. Kurde, zaraz będę głodny, masakra. O! To tu ryba jest. O, patrz, tu są 3. Bierz tą rybę. Ale tutaj jest macka. Nie. O, a jest, ała. Faktycznie. Dostałem. Masz coś, Tula, na ognisko? Nie. Aha. Ja nie mam trawy. Ja mam trawę. To masz drewno, stój. No, o, tak. No i masz. No to będzie piękny koniec. Rubownisko. Chyba, że się zajmą borsuko niedźwiedziem. No tak, zobaczymy, może się to jakoś uda, ale... Zrób ognisko. Tylko tak tu dalej trochę, nie? Gdzie? No tak troszkę od niego, tak od, no tu powiedzmy. Żeby tu zaraz jakaś macka nie wyskoczyła. No, ja tak lubię właśnie stanąć sobie przy macce. O, są dwie. Ła! O! A ja akurat jadłem teraz na posiłku, no nie wierzę. Tutaj chodźcie, tutaj. Jeszcze te czerwone, nie? No ej, no to są jaja jakieś! Nie atakują go. O co tu chodzi? Fajnie. O matko, o matko, o matko. Ej, no patrz, no co tu się dzieje? O, podpalił się! się podpalił, uważaj! No nie, no co to ma być? Ej, czy ja nie mam... No! Ale psy zostały, nie? Padł, fajnie. Psy zostały. Że coś zjem w końcu. Ojejku. O, no, dziękuję bardzo. Ja nie mam w ogóle zbroi, nie? Ja nie wierzę, co tu się dzieje na tym odcinku. Ciebie, naprawdę. Aha. Jeszcze wszystkim. Nie mam siły na to wszystko. Ale zabiliśmy borsuko niedźwiedzia! I w ogóle, no powiem ci tak, jestem pod wrażeniem. W końcu ktoś, kto kurczę uratował mnie, a nie ja jego. Naprawdę. Dobra, słuchaj, kończymy, bo wyjdzie strasznie długi ten odcinek, bo już tu jest, no... 40 minut prawie wyjdzie, tak? Kurde. No bo ja jeszcze pogubiłem w tym wszystkim. Przerwa, także wiesz. Także wiecie co, słuchajcie kochani, ja myślę, że... Może zakończymy tą serię z tym wodnikiem, bo jak widzicie, no tutaj się nie da grać, taka jest prawda. Mamy 142 dzień, obóz mój to praktycznie nie jest obóz, bo nie mam kiedy go zrobić tak naprawdę. I jak kogoś zapraszam, to wszystkie moje materiały idą na kogoś, wiecznie ktoś ginie i no nie da się po prostu grać. I ja uważam, że chyba pora zmienić po prostu postać i zacząć na nowo, bo to już tutaj się nie da i po prostu na początku ja trochę pogram sama, żeby zrobić jakiś ten obóz w miarę i tak dalej i dopiero ewentualnie kogoś zapraszać, bo po prostu to już się nie da grać, widzicie? Który dzień wiecznie mówię, wszystkie materiały schodzą, a coraz więcej psów, coraz więcej wszystkiego i będzie coraz gorzej. I tak naprawdę myślę, że nie ma sensu, także napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo po prostu ja uważam, że no nie ma sensu, bo to tak będzie cały czas teraz wyglądało, tak? Poza tym szczerze już bym chciała zmienić postać, no już nie będę... Dobra, przyznam się wam, że rozmawiałam tutaj z Łukaszem, że chciałam zginąć specjalnie, no taka jest prawda. Nie, Łukasz, namawiałam... No, ale tam już powiem, no co się będę, wiesz, bo po prostu już nie chcę grać tą postacią, wiecie, ona... Na serię się za bardzo nie nadaje, pomimo że jest fajna, ale jest za trudna na serię, ciągle jestem głodna, ciągle trzeba walczyć o jedzenie, w kółko to samo tak naprawdę. I no... Źle mi się już nią gra i już po prostu nie chcę nią grać. I nawet mówię, rozmawiałam z Łukaszem, że zginiemy specjalnie po prostu, żeby zakończyć tą serię. Ale no myślę, że nie ma sensu, bo tutaj fajny odcinek wyszedł, Łukasz tutaj się spisał naprawdę genialnie. No i po prostu myślę, że chyba trzeba zmienić, bo... Ja tu się tak starałem, tak ją ratowałem. Ale no przynajmniej masz na koniec w ostatnim genialnym odcinku wystąpić, no tak. Co? No Bohater. Tak. No tak, no bohater. Zdobywaliśmy tyle, kurczę, mięsa i zdobyłem ludzie, patrzcie, borsuka niedźwiedzia byliśmy, ona mówi, że kończy, no nie, jak ona może. No myślę, że tak będzie lepiej. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a na dzisiaj ja bardzo ci dziękuję, naprawdę, bo gdyby nie ty, to już dawno byłby koniec naprawdę, nie? No, tak to jest, że odchodzi się z wygranym, tak? Odchodzisz jako wygrany po prostu. Dokładnie, tak. Myślę, że pora zmienić naprawdę. Także cóż, pamiętajcie, że link do kanału Łukasza będziecie mieli w opisie, zajrzyjcie do niego i na dziś ja już się z wami żegnam i do usłyszenia. Do zobaczyska, cześć.